Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, chciałem dzisiaj z tą porozmawiać o pewnym fenomenie II wojny światowej, jeżeli mogę tak właściwie powiedzieć. Czyli o Kriegsmarine, bo w narracji o niemieckich siłach zbrojnych w czasie II wojny światowej, ta właśnie Kriegsmarine funkcjonuje jako uboga krewna, czy to Luftwaffe, czy wojsk lądowych. Ale czy rzeczywiście tak było? Bo przecież rozmawialiśmy już o tym, że Hitler wydawał bajońskie sumy na chociażby na rozwój u Botwaffe. więc jak naprawdę było z tą Kriegsmarine? Tak, rzeczywiście, masz rację, Kamilu, to jest bardzo ciekawe i niezwykle symptomatyczne, że dzisiaj, kiedy odtwarzamy sobie obraz Wehrmachtu, tych niemieckich sił zbrojnych czasu Hitlera, to wyobrażamy sobie Wehrmacht przede wszystkim jako armię lądową, bo zdecydowana większość niemieckich kombatantów, czy szerzej kombatantów w służbie niemieckiej wielu narodów walczyło w jednostkach wojsk lądowych, czy walczyło po prostu w formacjach, które działają na lądzie. Niemniej takie postrzeganie sił zbrojnych Ery Hitlera jest w pewien sposób błędne, dlatego że jeśli chodzi o prosty przelicznik liczby żołnierzy, to tak, wojska lądowe, her, Wehrmachtu, były największym rodzajem sił zbrojnych, ale jeżeli spojrzymy na to szerzej w wymiarze całego państwa, a państwo, a nie siły zbrojne toczą wojnę, to zauważymy, że tak naprawdę w ramach Wehrmachtu siły powietrzne i marynarka wojenna one nie były ubogimi krewnymi woj Lądowych. I wbrew pozorom niemiecka marynarka wojenna generowała w czasie II wojny światowej, a nawet przed nią, olbrzymie zapotrzebowania materiałowe, finansowe. I Hitler, budując siły zbrojne, budował je jednocześnie i wszerz i w głąb. To znaczy wszerz, to znaczy chciał, żeby były jak największe. I w głąb, czyli rozbudowywał różne rodzaje wojsk, różne elementy sił zbrojnych. Niemiecka marynarka wojenna nie nie była ubogą krewną wojsk lądowych i sił powietrznych. Była w niemieckim systemie zapotrzebowania na surowce, w niemieckim systemie prowadzenia wojny w gruncie rzeczy, może nawet jeżeli nie była równorzędna pozostałym dwóm rodzajom sił zbrojnych, to jednak była gigantycznym obciążeniem, gigantycznym wyzwaniem dla gospodarki Rzeszy, dla gospodarki podbitej Europy. I nie tylko uboty. I nie tylko pancerniki stanowiły o sile, czy też raczej o wyzwaniach materiałowych związanych z tym rodzajem sił zbrojnych. Bo dzisiaj bardzo często, kiedy mówimy o Kriegsmarine, to na plan pierwszy albo wysuwa się wojna podwodna, albo na plan pierwszy wysuwają się te wielkie okręty pancerne, wielkie okręty nawodne z tym przysłowiowym Bismarkiem na czele. Ale w rzeczywistości Kriegsmarine to również wojska bazowania lądowego, to jednostki artyleryjskie. Nadbrzeżnej, to koniec końców nawet oddziały liniowej piechoty, a jeśli chodzi o flotę, to obok ubotów czy obok wielkich okrętów nawodnych, Niemcy zainwestowali w czasie II wojny światowej olbrzymie sumy, olbrzymie masy surowców, liczne zakłady przemysłowe w rozwój, jak to czasem mówię, bohaterów drugiego planu. Kiedy się chce stworzyć wydajną systemową marynarkę wojenną, to musisz mieć okręty różnych klas jednocześnie. Nie będziesz miał wydajnego systemu okrętów nawodnych czy podwodnych, jeżeli nie będziesz miał jednostek pomocniczych i uzupełniających. Więc ci bohaterowie drugiego planu tak naprawdę byli w wermachcie siłą dominującą, nie tylko zresztą w Kriegsmarine, bo spójrzmy na wojska lądowe, na Her, najsłynniejszy niemiecki czołg II wojny światowej, to oczywiście Tygrys. Ale ile było Tygrysów, a ile było Szturmgesziców, tak, ile było dział szturmowych, to one o przeciętnych, ale całkiem niezłych parametrach taktyczno-technicznych, to one były najliczniejszymi wozami bojowymi Wehrmachtu w II wojnie światowej. Tak samo w Luftwaffe najliczniej produkowanym samolotem dla niemieckich sił powietrznych był przecież myśliwiec Messerschmitt BF-109. Samolot o w drugiej, trzeciej fazie wojny dosyć przeciętnych tak naprawdę zdolnościach. To zatem, jeżeli mówimy o Kriegsmarine, co stanowiło jej Głównie o jej sile bojowej. To jest dobre pytanie, dlatego że Niemcy mieli problem z określeniem punktu ciężkości rozwoju własnej floty wojennej. Łatwo dzisiaj możemy powiedzieć po latach, no na pewno nie były to pancerniki i na pewno nie były to krążowniki. Niemiecka flota wojenna to były setki i tysiące jednostek relatywnie małych. Z jednej strony była to przede wszystkim oczywiście wielka flota podwodna, bo Niemcy zbudowali ponad 1100 okrętów w budowie licząc też nie. Ukończone jednostki, było to ponad 1300 okrętów podwodnych. Niemcy w czasie II wojny światowej zbudowały więcej okrętów podwodnych niż wszystkie inne państwa razem wzięte. Już sam ten fakt pokazuje, jak ważna była flota w niemieckiej strategii wojennej, mimo że Niemcy były państwem kontynentalnym, ale niezależnie od floty podwodnej, Niemcy rozpoczęły w czasie II wojny światowej intensywną budowę mniejszych jednostek. Na przykład torpedowców, tych torpidobotów. Oprócz tego całą masę ścigaczy torpedowych, sznelbotów, minowców, minen zuchbotów czy Rajmbotów, czyli małych trałowców. Wreszcie masowo budowali jednostki pomocnicze desantowe promy desantowe, promy artyleryjskie, marine fierpramy. To było liczone w setkach. Najbardziej liczne były jednostki typu M, minen zuchboty ich powstało kilkaset. Jak spojrzymy na historię niemieckiej marynarki wojennej, to ona otrzymywała nowe okręty wojenne praktycznie do końca wojny. Banderę na nowych jednostkach podnoszono jeszcze w kwietniu 1945 roku. Mimo, że wszystko się już waliło i paliło, to ten system wciąż wypluwał z siebie dziesiątki setki nowych okrętów, dla których często nie było już paliwa, nie było już dobrze zgranych załóg, nie było nawet gdzie ich szkolić, a oni wciąż, wciąż i wciąż produkowali. Z jednej strony okręty podwodne, z drugiej strony różnego rodzaju małe jednostki pomocnicze, chociaż znowuż nie aż takie małe, bo jak spojrzymy na pancernik Bismarck, to on robi na nas wrażenie swoim rozmiarem, swoją wielkością, siłą ognia, tym, że kosztował prawie 200 milionów rajśmarek. Ale przecież te relatywnie niewielkie jednostki, to wszystko generowało wielkie wyzwania surowcowe i przemysłowe, żeby na tych wszystkich sznelbotach, minowcach montować jednostki napądowe. O zaawansowaniu technicznym okrętów podwodnych, nie wspominając, ale to było wielkie wyzwanie surowcowe, finansowe, techniczne, ludzkie, gospodarcze. Czy zatem w kontekście tych wszystkich cyfr, które przytoczyłeś, prawdą jest to, że sam Hitler traktował marynarkę wojenną po macoszemu, że nie zależało mu na jej rozwoju? No właśnie to jest wielki mit, kiedy mówimy o Rzeszy Niemieckiej ery hitleryzmu. Jest taka anegdota, która mówi, że Hitler miał kiedyś powiedzieć na morzu czuję się tchórzem, że Hitler miał myśleć w wymiarze kontynentalnym. Był gotów oddać panowanie na morzach sprzymierzonej z nią, a tak naprawdę zwasalizowanej Wielkiej Brytanii. To jest taki mit, on nie ma nic wspólnego, wspólnego z rzeczywistością. Hitler powtarzał błędy cesarza Wilhelma II. Gigantyczne inwestycje na marynarkę wojenną. 20-30% rezerw surowcowych w zakresie paliw pochłaniała Kriegsmarine. Olbrzymie dotacje stali. Niemcy nie mogli rozwinąć przed II wojną światową produkcji masowej czołgów. Nie mogli zbudować tyle samolotów, ile chcieli. Tyle armat, tyle pocisków, bo niemieccy admirałowie Nabierali olbrzymią część dostaw stali. Kiedy Wehrmacht w latach 30. dynamicznie się rozwijał, jednym z najważniejszych parametrów były przydziały stali to, ile stali dostanie określony rodzaj sił zbrojnych i będzie mógł wykorzystać na swoje potrzeby. I kiedy dzisiaj po latach zajrzymy do dokumentów niemieckich z 1937, 1938, 39 roku, to zaskoczy nas to, jak gigantyczna część z tej stali szła wcale nie na HER, czyli wojska lądowe, i nie na Luftwaffe Geringa, tylko na flotę. Hitler aż trzy razy strategicznie podszedł do rozwoju floty. Pierwszy raz w roku 1933 i 1934, kiedy obiecał admirałom rozwój floty na lata 33-38. To skutkowało umową morską z Wielką Brytanią w roku 1935 i to była umowa, która wymuszała na niemieckim przemyśle budowę bardzo dużej liczby okrętów różnych klas: pancerników, lotniskowców krążowników ciężkich, niszczycieli, torpedowców, okrętów podwodnych. Hitler, który przygotowywał się do podboju, gdzie armia lądowa miała teoretycznie priorytet. Ta armia lądowa nagle zaczęła tracić miliony ton stali na rzecz najpierw Reichsmarine, a potem od roku 35 Kriegsmarine. I w latach 35-36, kiedy Niemcy mieli trzy dywizje pancerne, kiedy ich armia lądowa ledwo, można by powiedzieć, startowała z poziomu 24-36 dywizji piechoty, w tym samym czasie kładziono już stępki pod cztery pancerniki, pod lotniskowiec, pod cztery ciężkie krążowniki, pod kilkanaście niszczycieli i opracowywano liczne warianty, liczne typy okrętów wielu klas. Rozbudowywano artylerię nadbrzeżną, rozbudowywano porty, rozbudowywano przemysł stoczniowy. I mimo, że Kriegsmarine na papierze była najmniejsza, służyło w niej w roku 1939 niespełna 100 tysięcy żołnierzy, podczas gdy armia lądowa miała miliony żołnierzy. Natomiast w wymiarze gospodarczym, w wymiarze przydziału stali, w wymiarze przydziału paliw, w wymiarze przydziału surowców deficytowych, ona była już nieporównywalnie bardziej chłonna, niż by to wynikało z liczby żołnierzy. To był najbardziej materiałochłonny rodzaj niemieckich sił zbrojnych. I 35 rok to jest pierwsze strategiczne podejście Hitlera do planowania wojny morskiej. I ta flota niemiecka przed wojną rozwija się systemowo szybciej niż na przykład niemieckie wojska pancerne. Już w roku 36 schodzą z pochylni kadłuby Pierwszych dwóch niemieckich pancerników. W 1939 roku, przy osobistej obecności Hitlera, schodzą kadłuby kolejnych dwóch niemieckich pancerników, a jednocześnie w roku 1939, o czym zapominamy, Niemcy kładą stępki pod kolejne dwa pancerniki. Pancerniki typu H, to jest lato 1939 roku, bo oto Hitler w roku 1938 stwierdza, że pierwszy plan rozbudowy Wehrmachtu już dobiega końca. W ramach tego pierwszego planu Niemcy będą miały tak naprawdę niedługo cztery. Okręty pancerne, dwa lotniskowce, tak wtedy przynajmniej sądzono, pięć ciężkich krążowników, dwadzieścia niszczycieli i Niemcy wchodzą w drugi etap rozwoju sił zbrojnych na lata 40. i to jest rok 38. Wojna jeszcze nie wybucha. Niemcy dopiero formują kolejne czwartą, piątą dywizję pancerną. Ich wojska lądowe wciąż nie liczą więcej jak 50 dywizji, a Hitler nagle wpada na pomysł, który skutkuje czymś, co przejdzie do historii jako tak zwany plan Z. Ten plan Z zostaje zatwierdzony w roku 1939. To jest szalony plan budowy 800 okrętów, gdzie samych tylko pancerników ma być 10. Do tego jeszcze mają być kilka krążowników liniowych, 4 lotniskowce, kilkadziesiąt krążowników, kilkadziesiąt tak zwanych okrętów pancernych. Nie ma żadnej spójności w niemieckim planowaniu strategicznym. Gering krzyczy: Nie mam stali na bomby, nie mam stali na samoloty, nie mam stali na armaty przeciwlotnicze. Brauchitsch krzyczy: Nie mam stali na czołgi, niemal stali na armaty. Ale rzeczywiście, kiedy zobaczymy na przydziały stali, kiedy zobaczymy na przydziały surowców w 1935, 1936, 1937, 1938 roku, to zauważymy, że Niemcy na przykład w ramach tylko wojsk lądowych więcej stali przeznaczali na kopuły pancerne, na rozbudowę wału zachodniego niż na nowe czołgi, a w wymiarze szerszym Kriegsmarine no, zjadało niemal tyle samo stali, co Luftwaffe. A jaki był cel tej de facto szalonej rozbudowy Kriegsmarine? Co Niemcy chcieli osiągnąć przez to? To jest świetne pytanie, co Niemcy chcieli osiągnąć. W sumie ten rozwój był bez sensu. Dowódcy Kriegsmarine chcieli zbudować flotę wojenną do wojny światowej. To znaczy ich celem było stworzenie takiej floty, która będzie mogła przyjąć bitwę walną z Royal Navy. Oni wiedzieli, że pierwszy etap rozwoju floty z lat 34, 35-36 uniemożliwi im to jeszcze, że ta mała Kriegsmarine. W cudzysłowie, mała, nie będzie jeszcze zdolna do walki, bo przypomnijmy, kiedy ta wojna wybuchła w 1939 roku, to Niemcy mieli w gotowości bojowej dwa nowoczesne pancerniki, trzy krążowniki ciężkie, 22 niszczyciele, 57 okrętów podwodnych. To była wielka flota, tak naprawdę, bo uświadommy sobie, ta flota powstała w ciągu kilku lat. Wszystkie niemieckie niszczyciele, które wchodziły do walki 1-3 września 1939 roku, to były jednostki, które budowano od roku 34 to już były okręty czasu hitleryzmu, czyli Niemcy w kilka lat stworzyli potencjał 20 paru niszczycieli, w ciągu kilku lat wprowadzili do służby kilka krążowników ciężkich, kilka pancerników, a na pochylniach znajdowały się kolejne, a w planach już był ten szalony plan Z. Niemcy cały czas tworzyli nowe okręty. Dzisiaj pamiętamy o czterech niemieckich okrętach pancernych, o Bismarcku, Tyrpicu, Scharnhorstie, Gneisenalle, ale zapominamy, że w budowie właśnie były już pancerniki typu H, dla nich już Przecież odlewano armaty 406-mm. Stępki dwóch pierwszych pancerników, no, położono jeszcze przed wojną. Potem, kiedy wybuchła wojna, dosłownie parę miesięcy po zatwierdzeniu planu Z, Hitler plan Z anulował. Ale czy to w takim razie oznaczało, że w jakiś sposób zrozumiał, że nie zbuduje marynarki do wojny światowej i zrezygnował? No właśnie nie zrezygnował, tylko zmieniono akcenty. Dlatego, że przed wojną niemieccy planiści kłócili się ze sobą. Stara szkoła marynarki mówiła, że wojnę morską rozstrzygnął. Wie Wielkie okręty nawodne, że drogą do zwycięstwa w wojnie morskiej jest bitwa, że musimy mieć pancerniki, krążowniki, że musimy mieć ich dużo, żeby stoczyć pojedynek z Royal Navy. Bo tak jak i Hitlera była wojna ze Związkiem Radzieckim i Marsz na Wschód, tak niemieccy admirałowie byli przesiąknięci tą decydującą bitwą z Royal Navy. Oni się jej obawiali. Ich pragnieniem było zbudowanie wielkiej floty nawodnej, która jednak przeważy szale. Ale inni niemieccy dowódcy, marynarki mówili panowie, nie tędy droga. My nigdy nie dogonimy Anglików czy Amerykanów w liczbie wybudowanych pancerników. Rozwijajmy flotę podwodną, bo to ona w I wojnie światowej dała nam największe sukcesy, największe profity, podczas gdy olbrzymia nasza marynarka nawodna stała w portach. Nie doszło do bitwy decydującej, bo za bardzo baliśmy się stracić naszą flotę. Była zbyt droga, zbyt cenna i ostatecznie okazała się nieprzydatna. Więc idźmy w okręty podwodne. I Hitler w latach 30. najpierw dawał posłuch admirałom starej daty. Czy raczej planom starej daty. Stąd właśnie ta koncepcja rozwoju pancerników, lotniskowców, krążowników. Okrętów podwodnych Niemcy przed wojną dużo nie budowali. Z jednej strony dlatego, że więcej stali szło na pancerniki, z drugiej strony Hitler nie chciał drażnić Wielkiej Brytanii. Czyli była to decyzja polityczna. Ale w planie Z z 1939 roku, gdzie Hitler już w ogóle nie przejmował się Wielką Brytanią, nadal dominowały pancerniki, krążowniki liniowe, okręty pancerne. W wymiarze rozwoju floty to było. Przestarzałe na poziomie koncepcji. Plan Z był, mówiąc wprost, po prostu głupi. I kiedy wybuchła wojna, Hitler dał posłuch drugiej z koncepcji strategicznych, żeby rzeczywiście postawić na okręty podwodne, ale to tak czy inaczej oznaczało olbrzymi rozwój floty. Bo nieważne, czy decydowałeś się na to, że będziesz budował 10 pancerników, czy 1000 okrętów podwodnych, przydziały stali, robotników, surowców itd., musiały być takie same. I po podboju Francji, kiedy głównym przeciwnikiem Niemiec stała się Wielka Brytania na rok przed inwazją na Związek Radziecki, Hitler dał priorytet rozwojowy flocie wojennej i Luftwaffe, jednocześnie szykując się na podwój Związku Radzieckiego czyli robiąc takie porównanie, myślał o jednym, dawał pieniądze na drugie. I przecież od roku 1940 obserwujemy olbrzymi wzrost produkcji niemieckich okrętów podwodnych, ale nie tylko okrętów podwodnych. Nie docenia się dzisiaj wysiłku w rozwoju np. jednostek torpedowych. Niemieckie torpedowce to były tak naprawdę lekkie niszczyciele. Mówi się często, że Niemcy zbudowali relatywnie niewiele niszczycieli. To jest prawda. Kriegsmarine dostała tylko około 40 nowych niszczycieli, z czego połowę. Przed wojną. Niemniej, oczywiście, Niemcy budowali nowe niszczyciele. Ostatnie okręty tej klasy wchodziły do służby w roku 1944. Natomiast stopniowo budowa wielkich okrętów, czy średnich okrętów, była stopowana na rzecz budowy jednostek mniejszych. Niemcy stawiali na budowę wielkiej floty niewielkich okrętów. I tych torpidobotów w ciągu 10 lat oddano do służby ponad 50. Ostatni z nich to był T-36, który podniósł banderę 9 grudnia 1944 roku. Tak nawiasem mówiąc, właściwie matecznikiem niemieckich okrętów torpedowych, torpedowców był Elbląg. Rzesza w 1935 roku miała 11 wielkich stoczni. Trzy znajdowały się w Hamburgu, jedna w Wilhelmshaven, trzy w Kilonii, jedna w Bremie, dwie w Szczecinie i jedna w Elblągu. 11 wielkich stoczni, gdzie można było zamawiać okręty wojenne różnych klas i typów. Niezależnie od tych kilkunastu wielkich stoczni, licząc też stocznie śródlądowe. Niemcy mieli jeszcze 50 stoczni uzupełniających, czyli Niemcy zamawiali dziesiątkami nowe jednostki lek nie wszystkie doczekały się wejścia do służby, w wyniku czego dzisiaj niektóre z nich schodzą nam z radaru. To znaczy w tym sensie, że my postrzegamy potencjał danej floty tylko przez pryzmat okrętów, które weszły do służby, nie zdając sobie sprawy, jak wiele innych okrętów stało na pochylniach i nie udawało się ich dokończyć z różnego rodzaju powodów. Dzisiaj nie mamy świadomości, że na przykład holenderskie stocznie w czasie II wojny światowej masowo starały się budować dla Niemców właśnie okręty wojenne tych lżejszych klas. Z z różnym, na ogół nie najlepszym zresztą skutkiem, ale ścigacze torpedowe. To była klasa okrętów przed wojną lekceważona w Kriegsmarine. Właśnie niemieccy admirałowie żyli pojęciem wielkiej bitwy pancerniki, krążowniki. W 1939 roku ścigaczy było tylko kilkanaście w służbie, ale potem Niemcy się rozkręcili. Między 39. a 45. rokiem Niemcy wyprodukowali, wdrożyli do służby ponad 200 ścigaczy i i znów, oczywiście jeżeli porównujemy niemiecką produkcję morską jednostek wojskowych, na przykład z budową okrętów w Ameryce, to Amerykanie mogą powiedzieć no coś tam budowali, ale my budowaliśmy więcej. Ale jeżeli to porównamy z wysiłkiem innych państw biorących udział w II Wojnie Światowej, to zauważymy, że wysiłek niemieckiego państwa w rozwój marynarki wcale nie był mniejszy niż innych mocarstw, a jeśli chodzi o efektywność tego wysiłku, to często przewyższał państwa, które byśmy posądzali o to, że były większymi potęgami morskimi. W czasie II wojny światowej niemieckie stocznie były bardziej efektywne niż na przykład japońskie stocznie. I w zakresie wojny torpedowej, w szerokim tego słowa znaczeniu, Niemcy w ogóle wszystkich przyćmili łącznie z Amerykanami. Torped przecież używały nie tylko uboty, nie tylko niszczyciele, nie tylko lekkie krążowniki, ale właśnie te wspomniane torpedowce, czy właśnie te ścigacze. Stąd ta masowa produkcja w Niemczech torpet, o której kiedyś już rozmawialiśmy. Niemcy wyprodukowały więcej torped niż wszystkie inne państwa razem wzięte, a każda torpeda kosztowała niewiele mniej niż lekki czołg. A Niemcy produkowali torpedy w pewnym momencie w dziesiątkach tysięcy rocznie. Więc sznelboty, ścigacze torpedowe, ponad 200 jednostek, które podniosło banderę, trałowce, jednostki minowe, tak zwane minę Zuchboty. Masowa produkcja tego typu okrętów była realizowana aż do końca wojny, aż do roku 1945. Jeszcze w roku 1942 i 1943 Niemcy potrafili składać zamówienia na 160. Minowców nowego typu. Więc niezależnie od produkcji ubotów schodziły z pochylni właśnie takie jednostki. No, ten minen Zuchbot 35. To był pierwszy, można by powiedzieć, masowy niemiecki trałowiec, powstało ich ponad 70. Potem pojawił się ten najsłynniejszy M40, to było grubo ponad 100 okrętów, które podniosło banderę. Czyli Niemcy setkami produkowali te trałowce, te torpedowce, te ścigacze torpedowe, ścigacze okrętów podwodnych itd. itd. Te małe trałowce, ramboty, których przecież powstało grubo ponad 300 sztuk koniec końców, kiedy Druga wojna światowa się kończyła, kiedy Luftwaffe leżała już na łopatkach, kiedy armia lądowa dogorywała, nie była w stanie obronić Berlina, Wiednia, Zagłębia Rury. To tym rodzajem sił zbrojnych Rzeszy Niemieckiej, który do końca wojny zachował zdolność do projekcji siły, była właśnie Kriegsmarine i kiedy przyszła ta godzina próby, operacja Hannibal, ewakuacja milionów ludzi drogą morską przez Bałtyk, to okazało się, że w roku 1945 Kriegsmarine na tym Bałtyku wciąż rządzi. Ale nie rządzi potężnymi okrętami pancernymi, tylko tym, że ma w portach setki, dosłownie setki małych okrętów wojennych, które mają charakter uniwersalny i wcale nie są słabe, bo mają silną obronę przeciwlotniczą, bo ich bronią są torpedy. I specyfiką niemieckiej floty wojennej było też masowe użycie okrętów desantowych. Ale po co Niemcom były te okręty desantowe? Bo one się kojarzą przede wszystkim z wielkimi operacjami desantowymi, których Niemcy nie prowadzą. Ja powiem tak: to porównanie alianckich okrętów desantowych do niemieckich okrętów desantowych można sprowadzić do takiej anegdoty o porównaniu Porsche i malucha. Porsche 911 ma dwoje drzwi i silnik z tyłu, i Fiat 126P też miał dwoje drzwi i silnik z tyłu. No więc wychodzi na to, że to to samo. Oczywiście amerykańskie stocznie produkowały tysiące potężnych jednostek desantowych o zdolnościach oceanicznych. To były okręty pełnomorskie. Natomiast Niemcy jako państwo, kontynentalne budowały zupełnie coś innego. Ich okręty desantowe, tak zwane promy różnych typów, bo to były tak zwane marine fierpramy, to była flota przybrzeżna. Tak samo zresztą jak ścigacze torpedowe, jak trałowce, jak raimboty, to wszystko była flota wód zielonych, tak to nazwijmy, czyli flota przybrzeżna, to nie była flota oceaniczna. No właśnie, i czy to nie świadczy o tym, że w pewnym momencie Kriegsmarine zrezygnowała z koncepcji podboju wielkich akwenów morskich i stała się taką bronią, powiedzmy, defensywną? To pokazuje że Niemcy postrzegali wojnę morską systemowo. Rozumieli, że oprócz wielkich okrętów, czy szerzej broni ofensywnej, muszą mieć również broń defensywną, bo nagle podbili Europę i musieli, a przynajmniej starali się jakoś tą Europę utrzymać. Od roku 1942 przecież Hitler przepojony był szaloną wizją budowy Festung Europa. Budował wał atlantycki od północnej Norwegii po granicę z Hiszpanią. I Kriegsmarine była strażą przednią tego wału. To znaczy Niemcy panowali na różnych akwenach, a wciąż prowadzili. Siły na nowe. No przecież te wspomniane promy artyleryjskie walczyły nawet na jeziorze Ładoga, były więc jednostkami śródlądowymi. Niemcy potrzebowali kontroli nad Morzem Egejskim, nad Adriatykiem, nad Bałtykiem, operowali na Morzu Północnym u wybrzeży Francji, kontrolowali setki portów w wielu krajach. Małe jednostki pomocnicze, małe jednostki uniwersalne, zdolne i do akcji ofensywnych, i do defensywnych, były im bardzo potrzebne. Te promy były okrętami uniwersalnymi ich dzielność morska była niewielka były to jednostki przybrzeżne ale były relatywnie szybkie relatywnie silnie uzbrojone było ich zresztą wiele wersji i modeli niektóre uzbrojone na przykład w armaty 88 mm inne o charakterze czysto desantowym uzbrojone tylko w lekką obronę przeciwlotniczą ale było ich wiele i Niemcy potrafili używać takich promów ko Leningradu w czasie desantów na Morzu Egejskim w roku 1943, w czasie walk w rejonie Normandii w czasie obrony Holandii masowo używali ich na Bałtyku. Ich flota wojenna wbrew pozorom nie była mała. Miała wiele okrętów, które dzisiaj znajdują się w cieniu tych gigantów, których było przecież na polach bitew morskich II Wojny Światowej znacznie mniej. I one miały charakter obronny. Torpedowce, trałowce, ścigacze torpedowe, promy artyleryjskie, a ofensywnym elementem Kriegsmarine w trzecim etapie rozwoju stały się okręty podwodne. Niemcy jak szaleni budowali uboty. 1167 jednostek 1300 okrętów w budowie łącznie. Niemcy postanowili ofensywnie działać na morzach gigantyczną flotą okrętów podwodnych, a jednocześnie uzupełniali u wybrzeży tą flotę podwodną zespołami małych jednostek. Bo rzeczywiście za czasów wielkiego admirała Ericha Redera stawiano jeszcze według starej szkoły na rozwój okrętów dużych, ale wraz z wybuchem wojny Niemcy zdali sobie sprawę, że nie zdołają w relatywnie szybkim czasie zbudować dużej liczby takich okrętów. Tak naprawdę to Reder jeszcze zatwierdził gigantyczny rozwój floty podwodnej. To jeszcze za czasów Rodera przestawiono wajchę z pancerników i krążowników, a nawet zniszczycieli, na rzecz torpedowców, na rzecz Airbotów, M-botów, S-botów i całej tej menażerii. Stąd tak gigantyczny rozwój floty niewielkich jednostek. I jednocześnie ta Kriegsmarine cały czas się powiększała, cały czas rosła. Przecież, kiedy wybuchała Druga wojna światowa, to Kriegsmarine nie miała nawet jeszcze 100. Tysięcy żołnierzy, ale bardzo szybko powiększała swój potencjał. W roku 1940, latem, to już było 190 tysięcy ludzi w linii. W 1941 roku to już była ponad 400 tysięcy żołnierzy w linii. W 1943 roku Kriegsmarine liczyła już ponad 600 tysięcy żołnierzy, a w roku 1944 doszła do poziomu 800 tysięcy kombatantów. Ale czy ten rozwój tak naprawdę był efektywny? Bo kiedy patrzymy na konfrontację Kriegsmarine, z flotą radziecką na Bałtyku, to oczywiście udało się sprawić, że Kriegsmarine miała całkowitą kontrolę nad tym akwenem. Natomiast kiedy patrzymy na konfrontację Kriegsmarine z flotą aliancką, to praktycznie wszędzie Kriegsmarine nosi porażki, bo ani nie udało się zatrzymać żadnego zlądowania aliantów, ani w pełni zabezpieczyć szlaków na Morzu Śródziemnym. Nie udało im się nawet stworzyć floty desantowej do desantowania wojsk na Kretę. Czy zatem można powiedzieć, że Kriegsmarine była efektywna czy nie była efektywna? W mojej opinii decyzja Hitlera o skierowaniu tak gigantycznego wysiłku przemysłowego, gospodarczego, surowcowego na rozwój floty była błędna. To znaczy ona była błędna w roku 1934 i w 1935, bo drastycznie hamowała rozwój Luftwaffe i wojsk lądowych. Naprawdę w roku 1939 Wehrmacht byłby jeszcze potężniejszy na lądzie i w powietrzu, gdyby nie budował tych wszystkich pancerników. Potem ona była błędna, bo kiedy Hitler podjął decyzję w 1940 roku startujemy do ataku na ZSRR, to flota dostawała stała prożytet w rozwoju. Czyli planujemy wielką wojnę na lądzie i w ramach tego rozwijamy marynarkę wojenną. A potem konsekwencją tego był ten niewyobrażalny rozwój floty podwodnej, opartej o stare wzory okrętów podwodnych, bo okręt typu 7 był nieprzystający do wyzwań Atlantyku w roku 1942 czy 1943 tak naprawdę. Czyli Niemcy w wymiarze strategicznym popełnili błąd, który osadzał się na przeświadczeniu, że oni są w stanie jednocześnie zbudować wielką marynarkę Wojenną, wielkie lotnictwo i wielkie wojska lądowe. Więc w tym sensie ten rozwój niemieckiej marynarki wojennej był przesadzony, był zbyt duży. Natomiast w wymiarze operacyjnym Niemcy zeszli na ziemię, jednak przestali budować pancerniki, a zaczęli masowo produkować okręty podwodne, zaczęli masowo produkować ścigacze torpedowe, zaczęli masowo produkować trałowce, bo te jednostki jednak mogły zapewnić im większą efektywność w walce i przede wszystkim Pokryć większy obszar, znaczy mogły wystąpić w większej liczbie miejsc jednocześnie niż pojedyncze wielkie okręty pancerne. I w tym sensie rozwój floty lekkich okrętów kosztem dużych okrętów był racjonalny i właściwy, bo Niemcy nie mogli równać się liczbą stoczni i wydajnością tych stoczni z amerykańską potęgą gospodarczą, tylko Hitler walczył na kilka frontów. Jego koncepcje strategiczne były niespójne. On pragnął podboju Związku Radzieckiego, a wydał wojnę morską w Wielkiej Brytanii. I jednocześnie walczył i ze Stalinem, i z Churchillem, i z Rooseveltem. Ale ta efektywność niemieckiej Kriegsmarine, o której ty wspomniałeś, ona jest niejednoznaczna, bo wspomniałeś na przykład Morze Śródziemne. To Morze Śródziemne było domeną włoskiej floty wojennej. Niemcy musieli jakoś sprowadzić własne okręty na ten akwen, i właśnie to, że mieli dużo różnych drobnoustrojów, sprawiło, że oni mogli na tym obszarze pojawić się jako flota właśnie przy użyciu promów artyleryjskich, okrętów podwodnych, które przechodziły cieśninę Gibraltarską, czy mniejszych jednostek, które można było dowieść jakoś na wybrzeże Morza Czarnego czy Śródziemnego, bo przecież Kriegsmarine miała swoje jednostki i na Morzu Czarnym i na Morzu Śródziemnym, mimo że tam żaden niemiecki duży okręt nigdy nie dotarł, większy niż na przykład okręt podwodny. Pomijam niektóre jednostki zdobyczne, ale Niemcy na przykład mieli problem z absorpcją jednostek zdobycznych. Oni zupełnie zmienili strategię walki, kiedy w roku 1942 i 1943 przecież w ręce Niemców wpadło bardzo dużo ciężkich okrętów, francuskich i włoskich. Niemcy nie wdrażali już ich efektywnie do służby. Uważali, że one już są bez sensu na akwenach, na których operują. Zdobycie dużej liczby francuskich czy włoskich okrętów na Morzu Śródziemnym skutkowało tym, że one i tak stały w portach, bo nie było do nich paliwa, nie było do nich załóg i nie było sensownego użycia operacyjnego w warunkach dominacji w powietrzu i na morzu wroga. Kiedy wróg ma na morzu zespół pancerników, a ty nie masz nic, nie inwestuj w nowe. Pancerniki, aby próbować dogonić kogoś, kto i tak już jest kilka lat przed tobą. Walcz z nim alternatywnymi środkami walki okrętami podwodnymi, ścigaczami torpedowymi, wojną minową itd. To była właściwa droga, jaką przyjęli Niemcy, że oni w drugiej połowie wojny zaczęli inwestować właśnie w okręty lekkie i w okręty podwodne. Tylko w ten sposób mogli ścigać się z aliantami. Asymetrycznie, ale oni przesadzili. Oni nie budowali sił obronnych oni budowali flotę, która miała rzucić wroga na kolana. Oni chcieli jednocześnie rzucić na kolana brytyjską marynarkę wojenną, brytyjską flotę handlową i armię czerwoną Stalina. To się nie dało, to było niewykonalne. Po co budować setki okrętów podwodnych w warunkach, kiedy wróg i tak uzyskał już dominującą pozycję na morzach? Ale abstrahując od tego, czy my będziemy oceniać, że to było dobre albo złe, opinie są różne. Niemniej nie traćmy z oczu tego fundamentalnego zagadnienia, jak wielkim obciążeniem był dla Niemiec rozwój floty wojennej. Hitler wcale nie lekceważył wojny morskiej. Wydał na nią miliardy Reichsmark, zmobilizował w przemyśle, w wojsku, w stoczniach setki tysięcy, a nawet miliony ludzi do służby na rzecz morza. To, że Niemcy Trzymali budowę pancerników, krążowników ciężkich, czy nawet lotniskowców. Nigdy nie wdrożyli do służby żadnego lotniskowca. Ten biedny Graf Cepelin błąkał się po tym Bałtyku albo stał koło Świnoujścia i Niemcy nie za bardzo wiedzieli, co z nim zrobić. Ale to nie znaczy, że te miliony ton stali przestały płynąć na rzecz Kriegsmarine. Niemcy, budując taką liczbę okrętów podwodnych, mogli zbudować zamiast tego analogicznie cały dywizjon pancerników Bismarck. Kilkanaście takich okrętów. Przekierowali wysiłek, ale wysiłek pozostał. A czy Niemcy do końca wojny kładli tak duży nacisk na rozwój Kriegsmarine właśnie według tej nowej koncepcji, czyli budowy tych drobniejszych okrętów? Czy te okręty zawsze miały paliwo w przeciwieństwie do Luftwaffe? I to jest właśnie ciekawe, bo oczywiście cała niemiecka machina wojenna od roku 1942 coraz bardziej borykała się z problemami paliwowymi. Ale jeżeli w jakimś rodzaju niemieckich sił zbrojnych najmniej w II wojnie światowej odczuto, braki paliw. To była to właśnie flota. Ona zachowała zdolność do działań do końca wojny. Oczywiście jej zapasy paliw również wyczerpywały się, tym bardziej, że musiała się jeszcze dzielić własnymi zapasami z włoską flotą do pewnego momentu. Niemcy już w roku 1943 nie mieli już paliwa dla przejmowanych dużych okrętów włoskich. Niemniej znacznie większa degradacja zdolności do działań nastąpiła w wermachcie na lądzie i w powietrzu niż na morzu. To znaczy niemiecka flota wojenna miała jeszcze zapasy paliw paliw, które umożliwiały im realne prowadzenie działań bojowych. Podczas gdy w roku 44, czy 45, na przykład w zakresie szkolenia, czy w zakresie realnej walki, zapasy paliw Luftwaffe dramatycznie się załamały. Również wojska lądowe cierpiały na poważne niedobory paliw. Natomiast najmniej ten kryzys dotknął marynarkę wojenną. To znaczy, ja nie chcę absolutnie twierdzić, że ten kryzys nie wystąpił. Natomiast jest faktem, że Niemcy mieli bardzo dużo tego paliwa do końca wojny. Cała Operacja Hannibal, ewakuacja spróschodnich z, z pomorza, była realizowana przy użyciu setek jednostek floty, i one kursowały dziesiątki, setki razy przez kilka miesięcy. Niemiecka flota nie została uziemiona w portach. Kiedy w styczniu 1945 roku radzieckie czołgi parły na zachód, kiedy wjeżdżały na kolejne obszary, gdzie znajmowały olbrzymią liczbę niemieckich lotnisk polowych, to w tych bazach Luftwaffe w równych rzędach stały setki uziemionych niemieckich maszyn, bombowców, ciężkich myśliwców. Nie było jak tego poderwać. Natomiast, kiedy radzieckie czołgi zbliżały się w tym samym czasie do portów, to tam napotykały na przeciwnika, który cały czas był w ruchu, cały czas pływał. To jest właśnie bardzo ciekawe studium przypadków w kontekście roku 1945, jak ta inwestycja z lat 40, 41, 42, 43, 44, ta budowa dziesiątek tebotów, setek S botów, m Rbotów wydała niespodziewane owoce, kiedy Rzesza się rozpadała, Niemcy rządzili na Bałtyku, byli zdolni do projekcji siły w wymiarze operacyjnym na wielkich przestrzeniach. Bo przecież ich marynarka i przerzucała dywizję z Kurlandii na Pomorze i do Zatoki Gdańskiej, bo ich marynarka prowadziła ostrzał podchodzących pod ba wybrzeże bałtyckie Wojsk Armii Czerwonej, ich marynarka prowadziła operacje ewakuacyjne. No Przecież z takiego małego portu, jak. Ko Niemcy wywieźli 70 tysięcy ludzi, a port w Kołobrzegu jest malutki. Tam wielkie okręty i statki nie wejdą, ale robiły setki kursów. Te wszystkie małe sznelboty, właśnie Zuchboty, raimboty. One wywoziły te dziesiątki tysięcy ludzi. To dla ich wysiłku wojska lądowe przez dłuższy czas utrzymywały Kołobrzeg. Nie po to, żeby się tam bronić do ostatniego żołnierza, tylko aby ubezpieczyć ewakuację. Niemcom skończyła by się ropa do ich okrętów Gdzieś w czerwcu roku 1945 w sposób definitywny, ale jednak te zapasy paliwowe niemieckiej marynarki wojennej były na tle innych rodzajów sił zbrojnych zaskakująco efektywnie wykorzystywane i zaskakująco duże. Ale to wynikało również z faktu, że Hitler przez wiele lat dawał marynarce wojennej bardzo dużo paliw. Czyli zatem ten obraz niewielkiej Kriegsmarine, która nie odegrała większej roli w czasie II wojny światowej, nie uważasz, że wziął się po prostu stąd, że, tak jak powiedziałaś, Niemcy w pewnym momencie odstąpili od budowy wielkich okrętów na rzecz budowy wielkiej ilości małych okrętów? Tak, i to jest jeden z tych powodów, dla których dzisiaj błędnie zakładamy, że marynarka wojenna była ubogą krewną innych rodzajów sił zbrojnych, bo jeżeli. I zobaczymy, że w wojskach lądowych było tyle milionów żołnierzy, to nawet te 800 tysięcy członków Kriegsmarine w 1944 roku nie zrobi na nas takiego wrażenia, bo było ich nawet mniej niż członków Waffen-SS. Ale jak zobaczymy na stopień zaawansowania technicznego, ilość maszyn, które używali w walce czy w służbie, to zrozumiemy, że marynarz czy 60 marynarzy na takim embocie ich wyszkolenie, ich służba, to, że oni mają armaty, że mają systemy nawigacyjne, silniki. Na okręcie, i tak dalej, to zauważymy, że tych 60 ludzi na takim embocie kosztuje i w wyszkoleniu, i w służbie nieporównywalnie więcej niż taka zwykła kompania piechoty, gdzieś na polu walki. Niemcy w II wojnie światowej wdrożyli do służby grubo ponad 2000 okrętów. Szacuje się, że obok tego ponad 1000 okrętów podwodnych było to około 700 promów artyleryjskich różnych klas, grubo ponad 3000. 300 reinbotów, kilkaset Mbotów, Schnellbotów. Ci bohaterowie drugiego planu stanowili w pewnym momencie kościec Kriegsmarine. Czy to były walki na kanale La Manche w roku 1944, czy u wybrzeży Holandii na przełomie 1944 i 1945 roku, czy u wybrzeży Norwegii, czy w walkach na Morzu Egejskim, Śródziemnym, Czarnym, wreszcie w 1945 roku na Bałtyku. Jeżeli gdzieś na polu walki pojawia się Kriegsmarine, to ona się pojawia okrętami podwodnymi i pojawia się całą masę. Są jednostek lekkich, małych, pomocniczych, ale groźnych. I to jest kwestia systemowa. Kiedy spojrzymy na amerykańską marynarkę wojenną, czy na japońską marynarkę wojenną, czy na brytyjską marynarkę wojenną, to wszędzie zaobserwujemy bardzo podobne zjawiska, bo przecież brytyjska marynarka wojenna w pewnym momencie też musiała ze względów operacyjnych i strategicznych przestawić się przede wszystkim na rozwój jednostek takich jak fregata czy korweta, niszczyciel eskortowy, kosztem budowy pancerników czy lotniskowców. Również Japończycy, rozmawialiśmy o tym, ten rozwój jednostek osłonowych, kajbokanów, no i wreszcie Amerykanie. Amerykanie budowali pancerniki, lotniskowce, krążowniki, niszczyciele, ale najwięcej budowali okrętów desantowych. Ale również Amerykanie wdrożyli masową produkcję lekkich jednostek, na przykład okrętów zwalczania okrętów podwodnych. Również Amerykanie inwestowali masowo w ścigacze. Niemcy nie podjęli wysiłku rywalizacji na polu wielkich okrętów, skupili się właśnie na tych mniejszych, przy czym oni tak chcieli mieć i miecz, i tarczę. Te uboty to miał być miecz, te wszystkie trałowce, ścigacze, to miała być tarcza, kriegsmarine. Kiedy druga wojna światowa się skończyła, to zwycięzcy zaczęli dzielić między siebie kriegsmarine, znaczy okręty były dzielone i przydzielane, a to Francuzom, Anglikom, Amerykanom, Rosjanom. Jako zdobycze tych dużych okrętów do podziału, było bardzo mało, natomiast bardzo dużo wchodziło potem we flotach innych państw do służby właśnie różnych niemieckich torpedowców, ścigaczy, trałowców itd. Nawet polska marynarka wojenna po wojnie używała przez jakiś czas niektórych zdobycznych niemieckich jednostek właśnie tego drugiego planu. Bo tego Niemcy naprodukowali najwięcej i to wbrew pozorom były bardzo wartościowe okręty, ale ich zbudowanie dla floty liczącej 800 tysięcy ludzi. Dla floty, która ma ambicje posiadania setek okrętów wojennych, też było gigantycznym wyzwaniem dla niemieckiej gospodarki czasów II wojny światowej. I to jak mówisz, wyzwaniem, które nie zawsze się dzisiaj dostrzega. Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.